Pochodzisz z Węgorzewa. Pochodzę z Węgorzewa. Pięknego miasta na Mazurach. Myślę, że nasi widzowie mają różne skojarzenia z tym miejscem. Moje pierwsze skojarzenie to festiwal, który się tam odbywał od wczesnych lat 90. Ale ja na początku chciałbym Cię namówić, abyśmy się przenieśli w czasie. Co Ty na to? Ale Ty będziesz przewodnikiem. To wyobraźmy sobie, że są lata 80. Jak to się stało, że kilkuletni Mariuszek Duda zainteresował się muzyką? Czy to była kolekcja płyt mamy i taty, czy to było radio, a może coś innego? W piwnicy moi rodzice mieli płyty analogowe, z tego co pamiętam, i Bambino było coś takiego, taka walizeczka. To było ciekawe, tam były Alibabki, ale nie słuchałem tych płyt, żeby była jasność. Ale chciałbym powiedzieć, że w moim domu muzyka była. Mama jest muzykalna, często śpiewała. Natomiast zostałem brutalnie zmuszany do tego, żeby chodzić na lekcje gry na pianinie. To było dosyć traumatyczne przeżycie, bo musiałem chodzić do takiego starego sądu w Węgorzewie, gdzie mieściły się te pianina w pomieszczeniach. I zawsze jako dzieciak, czwarta klasa szkoły podstawowej, wieczorem po ciemku chodziłem po skrzypiących schodach na górę, wchodziłem, otwierałem drzwi, zamykałem się sam, miałem przed sobą nuty i byłem tak przerażony, że nie grałem nic z tych nut, tylko wymyślałem swoje rzeczy. Ale to rodzice Cię zachęcali, czy też zmuszali do gry? Chyba mama chciała, żebym rozwijał w sobie jakieś takie umiejętności, zdolności. Szczerze mówiąc, nie pamiętam, dlaczego tak się stało. Nie wiem, czy ja wykazywałem jakieś zdolności, czy po prostu powiedziałem, że chciałbym mieć jakieś hobby i wypadło na to, ale lekcje gry na pianinie. Pianino to był mój pierwszy instrument generalnie. Okej, mówisz, że zmuszali, więc kiedy... Bo ja wolałem chodzić na górkę, się ślizgać z chłopakami. Jak wszystkie dzieci. Nie chciało mi się grać na pianinie i się uczyć czegokolwiek. Chciałem zjeżdżać, ale zacząłem grać z własnej woli, kiedy kupiłem sobie pierwszy klawisz, a właściwie chyba też dostałem od rodziców, nie pamiętam. Bardzo źle brzmiał. On się nazywał MC3A chyba. To było potworne brzmienie, ale grałem na nim. I do tego miałem jeszcze magnetofon Kasprzaka, który podłączałem do tego klawisza i zacząłem nagrywać swoje własne płyty. Płyto kasety z okładkami, ze wszystkim. 20 mi się ich nazbierało. Okej, czyli to było tak, że początkowo nie sprawiało Ci to przyjemności, a potem zechciałeś. Jak już nikt nie kazał mi grać ćwiczeń, tylko mogłem wymyślać swoje rzeczy, to wtedy sprawiało mi to przyjemność. No dobrze, wymyślałeś swoje rzeczy, ale musiałeś słuchać innej muzyki, która Cię nakłaniała, inspirowała do tego, żeby robić swoje, mówiąc krótko. Co to było na przykład? Głównie muzyka elektroniczna, klawisze, więc muzyka elektroniczna. A znałeś ją z radia? Znałem ją z radia. Generalnie ja muzyki słuchałem, chyba moje pierwsze muzyczne doświadczenia zaczęły się od programu Trzeciego Polskiego Radia i od słuchania Listy Przebojów. Pet Shop Boys. Jakieś takie klimaty. A potem się pojawiły zespoły właśnie typu The Cure, Republika. Jak wybierałem się na rynek co wtorek, węgorzewski rynek, na którym był pan z kasetami i on co wtorek zawsze miał świeżą dostawę kaset, to z reguły wybierałem muzykę elektroniczną. Czyli Tangerine Dream, Vangelis, Jean-Michel Jarre, Mike Oldfield, może nie elektroniczne, ale podobała mi się muzyka instrumentalna, gdzie się dużo działo, gdzie były długie kompozycje. I się taki Mariuszek wychowywał na takiej muzyce. Ja wtedy siedziałem też przy biurku i rysowałem komiksy. I miałem magnetofon na górze, słuchaweczki i sobie tak rysowałem 5-6 godzin dziennie i słuchałem wtedy tej muzyki. Ona mi nie przeszkadzała, tam nikt mi nie śpiewał po angielsku, nie rozpraszał mnie. Węgorzewa to jest bardzo urokliwe miasto, ale niezbyt duże. Miałeś z kim się dzielić tymi swoimi fascynacjami? Byli koledzy, którzy też słuchali takiej muzyki? Tak, miałem i wciąż mam przyjaciela, Rafał Buczek się nazywa, który też zaprojektował okładki do pierwszego Lunatic Soul i do drugiego Lunatic Soul. Ten wąż słynny to jest jego projekt, a dodatkowo nawet zrobiliśmy razem kompozycję, a właściwie ja wykorzystałem na jednej z płyt Lunatic Soul naszą wspólną kompozycję Wanderings. No, więc to było podtrzymywane, ale rzeczywiście ja z Rafałem zacząłem taką naszą przygodę klawiszową od samego początku. Zanim trafiłem do Domu Kultury, w którym było kilku takich już
poważniejszych chłopców grających muzykę rockową. Z nas się śmiano, mówili na nas Marek i Wacek, bo chodziliśmy z klawiszami tylko, non-stop. A potem zacząłem swoją przygodę w Domu Kultury. Tam był mój pierwszy punkowo-metalowy zespół, DK. Jak wszedłem, pamiętam, że razem z Adamem Raińskim i Tomkiem Nawojczykiem weszliśmy do sali prób i były tam instrumenty. Tam była gitara oparta o ścianę, bas i perkusja. To jeden szybko powędrował do perkusji, drugi szybko wziął gitarę i mi już została tylko gitara basowa. No to wziąłem taki trochę zły, bo ona była akurat trochę zepsuta. Tam było z 5 cm od gryfu do struny i ciężko było się tam na nim wyrabiać. Gdybym wiedział, że to zostanie ze mną do końca życia, to pewnie chwyciłbym za inny instrument, ale tak się stało. To się nie bierze totalnie z pasji czasami, że zawsze marzyłem o tym, żeby grać na basie później w zespole rockowym. Nie, po prostu żaden inny instrument nie był wolny, a mi został tylko bas. To tak jak z wokalistami niektórymi w Polsce, również znanymi, że chwytali za mikrofon, ponieważ nikt inny albo nie chciał śpiewać, albo wszyscy pozostali potrafili na czymś grać, a wokalista niestety nie, ale potem odkrywał sobie pasję i do śpiewania, i do pisania słów. To jest też ciekawe, z tego co wiem, chyba perkusista zespołu Coldplay był gitarzystą na początku, ale też na perkusji grał, bo nie mieli perkusisty i tak zostało. Ten Dom Kultury Węgorzewski był dość istotny w twoim, czy jest dość istotny w twoim życiorysie, bo ja wiem, że zacząłeś tam bywać bardzo często i zajmowałeś się różnymi rzeczami, także nagłaśniałeś koncerty, grałeś w różnych składach. Tam było 6-7 osób, 6-7 chłopaków, 7 chłopaków, którzy po prostu mieszali się między sobą i tworzyli różne składy. Udało mi się wejść do tej ekipy i tam dzięki temu udało mi się tworzyć te różne składy. Na ile to Węgorzewo w tobie jeszcze jest? Na ile ten Mariuszek wraca? Mariuszek. Wspomnieniami. Bo mnie się wydaje, że jest dużo tego Węgorzewa, bo ty też jako artysta, co myślę, że się łączy z pochodzeniem z niedużego miasta, jesteś outsiderem cały czas. Mimo, że masz swoich wiernych fanów, mimo, że i ty jako Mariusz Duda, i jako Lunatic Soul i Riverside masz dużo publiczności za granicą Polski, to jednak cały czas trzymasz się gdzieś z boku. Pamiętam, że Grudzień, świętej pamięci, gitarzysta Riverside, powiedział kiedyś: ty jesteś takim kotem, ty lubisz chodzić swoimi drogami zawsze. Prowokacyjnie cię zapytam, czy to nie jest trochę tak, że gdybyś nie był tym kotem, to twoje projekty byłyby bardziej dostrzegane w Polsce. One są doceniane przez fanów, ale z racji tego, że jesteś obok, jesteś outsiderem, to branża nie zawsze, niestety, ubolewam nad tym, o tobie pamięta, o was pamięta jako o zespole. Ja myślę, że to jest świadomy wybór mój i nasz zespołu, żeby nie podpisywać żadnego paktu z diabłem i wiązać się tylko z tymi wytwórniami, które pozwalają ci być niezależnym. Bo my jesteśmy niezależni. My nie mamy... Nie pozbyliśmy się praw autorskich i na przykład w zamian za jakąś reklamę jesteśmy pozbawieni zupełnie, nie wiem, przychodu ze sprzedaży płyt. Bo tak niestety większość artystów tych popularnych funkcjonuje. Albo przynajmniej funkcjonowało, bo zmieniają się czasy bardzo mocno i teraz, nie wiem, przykład hip-hopu pokazuje, że tam biznesmeni za tym mikrofonem urzędują i sobie świetnie radzą. Natomiast jak jesteś niezależny, jesteś outsiderem, no to umówmy się, nie przepadają za tobą ważne osobistości. Na szczęście możesz mieć przy sobie fanów. Jeżeli grasz muzykę, która tym fanom się podoba, to lojalność fanów potrafi być o wiele bardziej wartościowa niż znajomości w branży. Z całą pewnością. I ci fani zawsze czekają na twoje kolejne produkcje, bo ja też to śledzę, obserwując choćby media społecznościowe, jak się pojawia jakaś nowa kompozycja twoja. Tak jak pojawia się za chwilę nowa płyta, gdzie zapraszasz do lasu i tym samym przyznasz chyba, że wracasz do korzeni. Do Węgorzewa w jakimś sensie też. Dosłownie i w przenośni wracam do korzeni. No coś w tym jest. Ja myślę, że kiedy pojawił się pomysł na nowy album Lunatic Soul, który miał mieć zieloną okładkę, pierwsza rzecz, o jakiej pomyślałem, to był las. Czyli miejsce, gdzie mogę sobie odsapnąć, odetchnąć. Czujesz się bezpiecznie?
Czuję się bezpiecznie, tak. Myślę, że w lesie czuję się dobrze. To jest zabawne, bo ja mieszkałem blisko lasu przez 25 lat, zanim wyjechałem do Warszawy i to było takie moje... Ja w ogóle Węgorzewo, umówmy się, jest pełne lasów i jezior, tam jest w ogóle pięknie. Więc jeżeli obcuję non-stop z naturą, to już tak podświadomie jej potrzebuję. Ale jak wyjechałem do Warszawy, to okazało się, że dopiero od chyba 2 czy 3 lat mieszkam w miejscu blisko lasu. Więc dopiero niedawno doceniłem, że jestem w tym lesie i chyba to też w jakiś sposób sprawiło, że musiałem wrócić do miejsca z lasem związanego, pewnie podświadomie również do Węgorzewa. Czy ta podróż przez zacieniony las właśnie jest takim powrotem na zasadzie sentymentu, czy raczej otwarcia nowych wrót? Wiesz, to nie jest płyta o moim dzieciństwie, żeby była jasność. Natomiast rzeczywiście jest to płyta o przezwyciężeniu mroku, traumy. Ten Shaded Woods tytułowy, to jest, każdy może sobie wybrać, co chce. Ja wybrałem, powiedzmy, chaos dnia codziennego. I przekroczenie tego lasu mrocznego sprawia, że znajduję się w jakimś lepszym miejscu. Prawdopodobnie podświadomie wracam do tego czasu, gdzie nikt mi nic nie kazał i gdzie tego chaosu było mało, czyli do Węgorzewa. A ta płyta już niebawem, nowy album Lunatic Soul.